Witaj! Znajdujemy się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Opowiemy Ci trochę o filologii słowiańskiej. Bok, żyjujo. Dobry dan. Dobry dzień. Zdrawej. Ahoj i zdrowo. Slawistyka to studia trójjęzyczne. W trakcie studiów wybieramy spośród podanych dwa języki kierunkowe. Uczymy się także języka zachodnioeuropejskiego, włoskiego lub angielskiego. Większość zajęć językowych mamy z native'ami, co jest naprawdę fantastycznym doświadczeniem. Oprócz doskonalenia kompetencji językowych, uczymy się o kulturach słowiańskich. W trakcie studiów dowiedziałam się, że w języku słoweńskim istnieje liczba podwójna. Ponadto uczymy się wykorzystywania nowych technologii w tłumaczeniach. W salach takich jak ta ćwiczymy przekład ustny, konsekutywny i symultaniczny. W trakcie studiów animujemy życie kulturalne, organizujemy wydarzenia slawistyczne oraz spotkania autorskie z gośćmi z zagranicy. Dzięki temu możemy naszą wiedzę i umiejętności przełożyć w konkretne działania przy realizacji konkretnych projektów. Dodatkowe aktywności rozwijają w nas kompetencje miękkie, na przykład organizacyjne czy komunikacyjne. A propos zagranicy i wyzwań, mamy okazję wyjechać na stypendia i praktyki w ramach programów NAWA, Erasmus, CEPUS. Do wielu miast i krajów naszej ukochanej Słowiańczyzny. Corocznie wyjeżdżamy też na letnie szkoły językowe. Teraz jest tu pusto. Ale zobacz, jak wygląda wydział, kiedy slawiści mają swoje święto. Niektórym wydaje się, że wszystkie języki słowiańskie są tak podobne, że znając jeden, dogadamy się na terenie całej Słowiańszczyzny. Otóż niekoniecznie, a więcej opowie Wam o tym nasza lektorka języka słowackiego, Andrea. Väčšina Poliakov si myslí, že slovenský jazyk a polský jazyk to sú také isté jazyky. No, nie je to celkom pravda, pretože máme veľa falošných kamarátov a potom, keď Poliak príde na Slovensko alebo Slovak do Polska, vznikajú rôzne zábavné situácie. Chceš sa dovedieť viacej o krajach i językach słowiańskich? Dołącz do nás. S nami nebudeš sa nudiť. Přiťągame vedzom.